Ponad 40 osób siedziało w absolutnej ciszy i słuchało poselstwa i prostej Ewangelii i świadectwa o tym, jak człowiek spotyka się z Bogiem. Piękne. Okej, czyli nawróciliście się i zaczęliście głosić Ewangelię. A szczególnie ty, Przemek. Ty ogłosiłeś Ewangelię w swojej pracy. Jak to się stało? Ewangelię ogłosiłem w pracy swoim, w swojej pracy po obejrzeniu nauczania Agaty pod tytułem Czy wszyscy w twojej pracy wiedzą, że spotkałeś się z Jezusem? Dobre. No i te słowa po prostu uderzyły w moje serce. Tak może z dzień albo dwa z nimi chodziłem. No i doszedłem do wniosku, że nie wszyscy w mojej pracy wiedzą, że się spotkałem z Jezusem. Tam na hali produkcyjnej to wszyscy od razu od początku usłyszeli, bo im ogłosiłem na stołówce. No ale z biura nie usłyszeli ode mnie, że się spotkałem z Jezusem. No i za wskazówkami Agaty, Agata powiedziała takie coś w nauczaniu. Jeśli nie wiedzą wszyscy, to ubierz się ładnie, odświętnie. Idź do pracy i powiedz wszystkim, jak spotkałeś Jezusa. Wziąłem sobie to słowo do serca i dokładnie tak samo zrobiłem. Ładnie się ubrałem w koszulę, w spodnie na kant, w buciki takie do biura. Przyszedłem do pracy i wszyscy zaczęli mi się pytać, a co się stało, że ty się tak ubrałeś ładnie? No ja im odpowiedziałem, a co miałem przyjść nago? Dowiecie się w swoim czasie, dlaczego tak się ubrałem. No ale dzień wcześniej w pracy dowiedziałem się, że jest takie zebranie, co 3 miesięczne w pracy zebranie, w którym kierunku zakład idzie, jakie produkty będą produkowane, jakie nowe produkty będą wchodzić, albo jakie są nowe jakby badania czy prototypy różnych urządzeń, które w naszym zakładzie były produkowane. No i to zebranie. Na tym zebraniu był cały zakład, cały zarząd i właściciel tak samo. I właściciel prowadził to spotkanie, no i tam opowiadał te wszystkie techniczne sprawy i na końcu zapytał się tego zebrania, czy ktoś coś jeszcze chce powiedzieć. No i oczywiście przyszedł do mnie strach, aby tego świadectwa nie powiedzieć, ale jak zgodnie z nauczaniami, zacząłem działać naprzeciw strachowi i wychodząc na środek do powiedzenia o tym, że spotkałem Jezusa, za każdym krokiem, który stawiałem na środek sali, strach odchodził. Jak zacząłem głosić Jezusa, jak spotkałem się z Jezusem, jak go dałem mu swoje życie, że przyszedł do mnie Bóg i zmienił moje serce. I jak im zacząłem to głosić, to przyznałem się w tym świadectwie też spotkania z Jezusem, bo jak przyjmowałem się do tej pracy, to po pijanemu biłem się gdzieś tam w pubie, żeby bili mi zęby. I przychodząc do pracy, skłamałem ich wszystkich w pracy, że miałem wypadek na rowerze, że mi się koło urwało od roweru i że upadłem po prostu na ulicę i wybiłem sobie zęby. A to było nieprawda. I tak oszukiwałem ich i okłamywałem przez wiele lat, tam chyba 2 albo 3 lata. A jak się nawróciłem, to przyznałem się i przeprosiłem ich, że ich okłamałem w tej sprawie i po prostu powiedziałem prawdę i przeprosiłem za to, że ich okłamywałem. Że po prostu byłem przed nawróceniem bardzo taką osobą po prostu lękliwą i strachliwą, a jak się narodziłem i oddałem życie Jezusowi, to zacząłem po prostu brać odpowiedzialność za siebie i zacząłem działać bardzo odważnie i przyznawać się po prostu i wywnętrzać i mówić prawdę o sobie taką, jaka była i po prostu przepraszać ludzi za to kłamstwo, bo ojcem kłamstwa jest diabeł. I nie chciałem kłamstwa w swoim życiu o mnie. Amen. Piękne Amen. świadectwo, czyli słyszysz nauczanie, Tak. które ciebie zbudowało, Tak. idziesz do swojego szefostwa, czyli idziesz na spotkanie
Na całe zebranie. Wdrażam to nauczanie w praktykę od razu, automatycznie. Okej, wdrażasz nauczanie w praktykę, super. Stajesz przed całą firmą, przed dyrektorami, menadżerami i całymi ludźmi z produkcji. I mówię im, że stałem się obywatelem nieba, że przyszedł do mnie Bóg, prawdziwy, żywy Bóg. Przyszedł do mnie Bóg, a oni tylko siedzieli i się tak patrzyli na mnie w ciszy. Super. Ponad 40 osób siedziało w absolutnej ciszy i słuchało poselstwa i prostej Ewangelii i świadectwa o tym, jak człowiek spotyka się z Bogiem. Piękne. Alleluja. Alleluja. No.